Duda dzisiaj przemawia. Przełożona siostra Jezusa i Marii w Damaszku i Aleppo o pomocy syryjskim rodzinom. Mówić będziemy w wieczornych rozmowach niedokończonych. Kompleta zakończy nasze spotkanie o 23:35. Zatem bardzo głębokim sensie. Zwłaszcza dla Państwa najbliższych. Żon, mężów, rodziców, dzieci, wnuków, jak się zawalił. Jak się zawalił, bo nagle okazało się, że to najbliższa osoba, to niekochany, Premier Wójcic przecież za kilka godzin miał wykonać zadanie, które ma się dotknąć w duchu odpowiedzialności, żeby pójść do Polski, że nie wróci. Bo nie ma do ludzi żywymi. Wielu ludzi nie ma. To w ogóle trudno sobie było nawet wyobrazić. Na kartach historii ktoś ukrócił stał kurz. Jedną chwilę sama czas. Najtrudniejszej, najgorszej, najstraszniejszej. To są takie wyrwy. Także Duda, bo to są takie puste miejsca, nie da się zapełnić w żaden. I one zawsze pozostają. Które zginęły 10 kwietnia 2010 roku. Jak wypalona. Oficjalne państwowe uroczystości upamiętniające ofiary katastrofy smoleńskiej rozpoczęły się już wczoraj. Dziś rano przed Pałacem Prezydenckim o godzinie 8:41, godzinie katastrofy, odczytano apel pamięci. Teraz przed siedzibą prezydenta trwają projekcje filmów poświęconych wydarzeniom sprzed 7 lat, a ludzie trwają na modlitwie. Choć są tu osoby z całego kraju, to co ciekawe, część z nich mówi o sobie my z krakowskiego przedmieścia. Wszyscy zgodnie podkreślają, że katastrofa smoleńska zmieniła ich życie oraz poglądy na wiele spraw. Stała się tragedia narodowa. Poza prezydentem i pierwszą damą, prezydencie na uchodźstwie zginęła cała elita polska, cała inteligencja polska. Przeżyliśmy to bardzo. Największa tragedia w historii nowoczesnej Polski, która do dzisiaj jest nierozwiązana. Jakieś półprawdy krążą. Propaganda. 7 lat mija, a my dalej nie wiemy, jak zginął prezydent naszego kraju z pierwszą damą. Czy jestem tu dlatego, że mam taki pogląd patriotyczny, nie? Kocham Polskę i dlatego tu jestem. O godzinie 15 przed pałacem odmówiona zostanie koronka do Miłosierdzia Bożego. Następnie pojawi się tam prezydent Andrzej Duda. Centralnym punktem dzisiejszych uroczystości będzie msza święta, sprawowana w bazylice archikatedralnej pod wezwaniem męczeństwa świętego Jana Chrzciciela, a następnie Marsz Pamięci, który przejdzie ulicami Warszawy przed Pałac Prezydencki. Z krakowskiego przedmieścia mówiła Zuzanna Dąbrowska. W Lesie Katyńskim odbyły się uroczystości upamiętniające ofiary NKWD z 1940 roku. Wzięli w nich udział m.in. krewni ofiar zbrodni katyńskiej i katastrofy smoleńskiej, przedstawiciele polskiego rządu, prezydenta Rzeczypospolitej i Wojska Polskiego. Głównym punktem uroczystości była msza święta. Homilię wygłosił ksiądz pułkownik Jan Domian. Jak mówił, tragiczne wydarzenia, które miały miejsce w Katyniu, Charkowie, Miednoje i Bykowni, są rozdziałem w martyrologium polskim, który nie może być zapomniany. Katyń stanowi tragiczne wydarzenie w dziejach Polski, które na trwałe znalazło miejsce w historii powszechnej Polski i świata. W 77. rocznicę tej tragicznej śmierci pochylamy głowy przed żołnierzami, funkcjonariuszami i urzędnikami państwowymi, męczennikami, że krwią i życiem potwierdzili przywiązanie do sprawy ojczyzny. Niech z tego miejsca płynie nauka miłości ojczyzny, lekcja patriotyzmu, która musi być siłą moralną dla kolejnych pokoleń, abyśmy dobrze używali daru wolności. Podczas uroczystości odczytano także list wicepremiera i ministra kultury Piotra Glińskiego.
pomimo ostatecznego zwycięstwa prawdy, której wyrazem są wybudowane staraniem Rzeczypospolitej, cztery cmentarze katyńskie, nadal pojawiają się próby zanegowania zbrodni katyńskiej, zrzucenia winy na innych sprawców, pomniejszenia liczby ofiar. Dlatego tak ważne jest kultywowanie pamięci o pomordowanych. Serdecznie dziękuję tym wszystkim osobom i środowiskom, które od wielu lat pielęgnują pamięć i z determinacją walczą o upowszechnianie prawdy o naszych rodakach i współobywatelach. Zbrodnia katyńska pochłonęła co najmniej 22 tysiące polskich obywateli, m.in. oficerów Wojska Polskiego, policjantów i osób cywilnych należących do elit II Rzeczypospolitej. Rozkaz eksterminacji wydały najwyższe władze Związku Sowieckiego z Józefem Stalinem na czele. Masowych zabójstw dokonali funkcjonariusze NKWD. Część rodziców po raz kolejny zdecydowała, że ich dzieci nie pójdą dziś do szkoły. Ma to być forma protestu przeciwko reformie edukacji, która rozpocznie się od nowego roku szkolnego. Od kilku miesięcy rodzice 10 dnia każdego miesiąca nie posyłają dzieci na lekcje. To protest polityczny, uważa Mirosław Orzechowski, były wiceminister edukacji. W jego ocenie jest to nic innego jak wprowadzanie zamętu. Oni wyczuli po prostu Zmianą w nauczaniu są przeciwni właśnie także nauczyciele zrzeszeni w ZNP, obawiają się utraty miejsc pracy. W najbliższym czasie przedstawiciele związku mają podsumować akcję. Do tej pory zebrali ponad 500 tysięcy podpisów. Prezydent Polski Andrzej Duda podpisał ustawę oświatową 4 miesiące temu. Przywraca ona 8-letnią szkołę podstawową, 4-letnie licea ogólnokształcące, 5-letnie technika. Gimnazja mają zostać zlikwidowane. Władze Pekinu obiecują nagrody za informacje o zagranicznych szpiegach. W ramach ogłoszonej dziś nowej kampanii mieszkańcy stolicy Chin za udzielenie informacji o podejrzanych osobach mogą otrzymać nawet 73 tysiące dolarów. Zdaniem stołecznego dziennika Beijing Daily, służby zagranicznych wywiadów oraz inne wrogie siły coraz liczniej pojawiają się w Chinach ze względu na otwarcie kraju na świat. Wynagradzanie za informacje o potencjalnych szpiegach ma wprowadzić dodatkową ochronę przeciwko zagranicznym służbom wywiadowczym. Na południowym wschodzie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane, wzrastające do dużego, aż do wystąpienia deszczu. Po południu na zachodzie możliwe burze. Temperatura od 15-17 stopni na krańcach północnych do 21 na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany. Na północy kraju oraz w górach i w rejonach burz okresami dość silny. W porywach do 65 km na godzinę, w Tatrach do 80. Południowo-zachodni. Na barometrach w Warszawie 1005 hektopaskali ciśnienie będzie spadać. Były to wiadomości w Radiu Maryja. W dzisiejszych rozmowach niedokończonych rozmawiać będziemy o sytuacji syryjskich rodzin Aleppo i Hasakę. Temat ten przybliży nam siostra Ani, Maria, przełożona sióstr Jezusa i Maryi w Damaszku i Aleppo. Pierwsza część rozmów o godzinie 18.15, również w telewizji Trwam, druga w Radiu Maryja o 21.30. W 10 minut po godzinie 12 zapraszamy na spotkanie z Biblią. Oni pojechali służyć Rzeczypospolitej. Tego nikt nie poddaje w wątpliwość. To jest napisane. Dziś jeszcze raz to czytałem. Ewangelia na pomniku według świętego Łukasza.
zginęli w służbie Rzeczypospolitej. Na usta ciśnie się to słowo. A gdzieś jest sprawiedliwość? Nie tylko. Setnik z Kafarnaum. Gdy Jezus dokończył wszystkich tych mów do ludu, który się przysłuchiwał, wszedł do Kafarnaum. Sługa pewnego setnika, szczególnie przez niego ceniony, chorował i bliski był śmierci. Skoro setnik posłyszał o Jezusie, wysłał do niego starszyznę żydowską z prośbą, żeby przyszedł i uzdrowił mu sługę. Ci zjawili się u Jezusa i prosili go usilnie: godzien jest, żebyś mu to wyświadczył. Mówili: kocha bowiem nasz naród i sam zbudował nam synagogę. Dlaczego? Jezus przeto wybrał się z nim. A gdy był już niedaleko domu, setnik wysłał do niego przyjaciół z prośbą: Panie, nie truć się, bo nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój. I dlatego ja sam nie uważałem się za godnego przyjść do ciebie. Lecz powiedz słowo, a mój sługa będzie uzdrowiony. Bo i ja, choć podlegam władzy, mam pod sobą żołnierzy. Mówię temu: idź, a idzie. Drugiemu: chodź, a przychodzi. A mojemu słudze: zrób to, a robi. Gdy Jezus to usłyszał, zadziwił się. I zwracając się do tłumu, który szedł za nim, rzekł: powiadam wam, tak wielkiej wiary nie znalazłem nawet w Izraelu. A gdy wysłani wrócili do domu, zastali sługę zdrowego. A nie Dymisja? Czy to nie jest szyderstwo? Muszę się państwu przyznać, że tak to wtedy odczytałem. Odczytałem to jako szyderstwo. Fragment Ewangelii według świętego Łukasza czytali pani Halina Łabonarska i pan Marek Prawat. Chodźmy razem wybudować nowy dom. Drodzy przyjaciele, zbliżają się święta Zmartwychwstania Pańskiego. Dzisiaj to dla nas szczególny czas doświadczania nieskończonej miłości Pana Boga do każdego z nas. Pragniemy tej miłości miłosiernej dla siebie, najbliższych ojczyzny i świata. Uczynienie wszystkiego, też głosimy, byśmy dotarli do prawdy. Przez media głosimy tę miłość, również przez media zainicjowane w Grodzie Kopernika, Toruniu. Kochani, chyba zauważacie, jak bardzo zależy nam na tych mediach. Uczynione przez nie jest już wiele dobra, ale jeszcze mamy wiele do zrobienia. Jest jednak jeden problem, o którym niełatwo mi mówić. O to, żeby nie można było mówić więcej. Jest to ogromny problem, bo ogromne koszta każdego miesiąca. Teraz zaś dochodzi jeszcze zakup sprzętu. Obecny sprzęt, na którym pracujemy, ma już wiele lat i jest bardzo wyeksploatowany. Proszę sobie wyobrazić, nadajniki w prawie 130 stacjach nadawczych, one pracują już ponad 20 lat. Studia radiowe, telewizyjne, samochody transmisyjne, między innymi konsolety do realizacji programów, kamery, to tylko niektóre z potrzebnych zakupów. To są wydatki milionowe. Pewni ludzie lewacko-liberalnej opcji ciągle mijają się z prawdą i mówią w mediach, a nawet z trybuny sejmowej, jakie to bogactwo ma Radio Maria, jakie to bogactwo ma mówiące te słowa. Mówią, że dostajemy pieniądze od obecnie rządzących. Oczywiście to jest nieprawda, ale jest to powód niechęci rodaków do wspierania tych dzieł. A wtedy upadną te dzieła, jeżeli niewystarczająco będą one wspomagane. W tej sytuacji, jak zawsze, liczymy na Pana Boga, Matkę Najświętszą i
którzy przez te wszystkie lata niezłomnie pamiętali. Dziękuję wszystkim tym, którzy chcą tą pamięć. I pana prezydenta profesora Lecha Kaczyńskiego, i jego małżonki, i wszystkich tych, którzy tam zginęli, służąc Rzeczypospolitej. Do tych, którzy jeszcze dziękuję nie za wszystkie pomagają. Tablice. Liczymy na wasze dziękuję serca. Za wszystkie pomniki. Liczymy na twoje serce. Dziękuję za wszystko, czym upamiętniacie ich. Potem to często nigdy. Tych, nigdy którzy potem, Rzeczypospolitej zawsze służyli. Teraz. Pomóż od zaraz. Dziękuję teraz, za wszystkie uroczystości. I damy radę. Które damy są organizowane radę. Często Pan Bóg przez na pewno to i bezimiennych ludzi. To jest jego sprawa. Dla jego sprawy pracujemy. Nie mają głośnych w mediach nazwisk, ale sprawa Rzeczypospolitej leży im na sercu i wiedzą, że Polska bez pamięci to Polska bez historii, że Polska bez pamięci to Polska bez korzeni, że Polska bez pamięci to Polska bez podstawy, która daje szansę na to, że ta Polska będzie się umiała w przyszłości obronić. Zapraszamy do wysłuchania wariatonu z cyklu Myśląc Ojczyzna, przygotowanego przez księdza profesora Jana Maźnika. Pokój i dobie Polsko, ojczyzno moja. W ostatnich dniach do waszych domów dotarły wstrząsające informacje o kolejnych zamachach bombowych. Po Sankt-Petersburgu, gdzie w zamachu bombowym na metro zginęło kilkanaście osób. Po Sztokholmie, gdzie islamista rozpędzoną ciężarówką wjechał w tłum ludzi, zabijając kilka niewinnych osób, przechodniów, którzy przechodzili drogą. Przyszedł czas na Egipt, gdzie od lat cierpią nasi bracia chrześcijanie, koptowie. Kolejny zamach w Aleksandrii i w Tantu w Delcie Nilu pochłonął ponad 40 istnień ludzkich. Na ekranach telewizji widzieliśmy przerażone twarze ludzi. Krew, to, że pokrywamy głową, pokryła posadzkę świątyń. Nad każdym, kto służył ojczyźnie i zginął. Świat zatrzymał się z przerażenia, zadając sobie pytanie, jak powstrzymać tę falę przemocy, jak odpowiedzieć na gwałt zamachów bombowych i szaleńców, którzy przypinają do swojego ciała ładunki wybuchowe i wysadzają się w powietrze. Pytają mnie też po to, by zamordować niewinnych ludzi zgromadzonych na ulicy. Wczoraj zamachy bombowe były jakby skonfrontowane z obrazem, który dotarł do nas z placu świętego Piotra. Ojciec święty Franciszek z rzeszą młodych ludzi z całego świata, zgromadzony na placu świętego Piotra, szedł z palmą w ręku, z gałązką oliwną, z symbolami męczeństwa i pokoju. Młodzi ludzie śpiewali jak przed 2000 lat ci, którzy witali Chrystusa w Jerozolimie. Hosanna synowi Dawidowemu, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Słuchająca uroczystość, której wzięli udział również młodzi z Polski z kardynałem Stanisławem Dziewiszem i młodzi z Panami, bo młodzi Polacy z biskupem krakowskim przekazywali krzyż światowych dni młodzieży, przekazywali ikonę Matki Bożej młodym przedstawicielom Panamy, gdzie w 2019 roku, czyli za dwa lata, odbędą się kolejne światowe dni młodzieży. Obraz to jest ich młodych ludzi i to jest ten idący z Ojcem Świętym Franciszkiem po placu świętego Piotra. Młodych ludzi idących z pieśnią na ustach, z palmami i gałązkami oliwnymi w rękach obudził w naszych sercach nadzieję i stał się przeciwwagą dla krwawych obrazów, jakie dotarły do nas z Egiptu, gdzie państwo islamskie zaatakowało chrześcijan koptów, powodując śmierć ponad 40 niewinnych osób. Pokój tobie, Polsko, ojczyzno moja. Ten obraz mądrego ludzi przypomina nam
Razem z prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej jest największym zaszczytem dla każdego polskiego obywatela. I dlatego pojechali, choć mieli różne polityczne barwy, choć mieli zapewne również i różne poglądy. Młodych, wierzących chrześcijan z całego świata. Zaprosił do przełomu Abraca Świętego Piotra, aby teraz Kaczyńskiego przeżywać nie tylko dlatego, żeby był prezydentem Rzeczypospolitej. Do Jerozolimy. Ta młodzież, która zgromadziła się wtedy w Rzymie na jubileusz młodzieży, rozpoczęła wielki ruch w świecie. Był wielkim prezydentem Warszawy. A potem nazwany Światowym Dniem Młodzieży. Młodzież wyrażała w ten sposób pragnienie pójścia za Chrystusem. Tak dziwnie się zachowuje. Światowy Dni Młodzieży. W sprawie postawienia pomnika swojemu poprzednikowi, budowniczemu Muzeum Powstania Warszawskiego, chyba najważniejszemu muzeum dla powojennej Warszawy, a z całą pewnością najważniejszemu dla jej mieszkańców. Przemoc na gwałt, ale dla tych, którzy wiedzą, co to znaczy Warszawa, na bezsens, jaki zaczął dotykać, że to krew na każdej kostce brukowej, że to pot, że to wielkie miasto przedwojennej Europy. Jan Paweł II, który znał doskonale młodzież, po odbudowie, wiedział, że trzeba krwawicą całego narodu zaprowadzić do Chrystusa, jak dopiero cały czas podnosi się, który przyszedł do Pana ludzi. Jezusa i pytał: Panie, niejednokrotnie co mam oświecone, robić, aby osiągnąć życie wieczne. Usłyszał wtedy odpowiedź: sprzedaj wszystko, co masz, i chodź za mną. Paweł II nie pomnik pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego, człowieka, który przywrócił Warszawie bezpieczeństwo, to zwykłe bezpieczeństwo przeciętnego obywatela, człowieka, który dał Warszawie ukochane i upragnione przez nią muzeum, które dotykają różne całą części pewnością te Warszawy upiększy. I wreszcie rzecz ostatnia. Symbolem męczeństwa. Moja prośba. I z gałązką oliwną, symbolem pokoju. Zielona gałązka oliwna, która pojawiła się w tym roku o wybaczenie. Przeniesiona przez gołębia do Arki Noego. Zawsze budzi nadzieję, kochani, trudna, że kończy się czas przemocy, kończy się czas gwałtu. Pokój tobie, Polsko, ojczyzna moja. Jeżeli ktoś myśli, że to dla mnie kwestia mało istotna, w niedzielę palmową że to przeżyłem, to co widziałem, młodych ludzi starszych z palmami w ręku, to jeśli jest trudna dla mnie, swoich biskupów, to jakże trudna w Warszawie, musi być dla tych, w Szczecinie, w Gdańsku, którym pustki Rzeszowie, nigdy nie zapełni, wszędzie tam młodzi razem ze swoimi rodzicami, ale w tym znaczeniu razem ze swoim chrześcijańskim, które ja ogromnie wierzę, Hosanna, niech ona pozostanie aktualna. Błogosławiony, który w absolutnej niezależności od odpowiedzialności i niezależności od sprawiedliwości, bo to dwie zupełnie osobne sprawy. Siły miłości, gwałt i przemoc. Ale w związku z tym w tym roku mam prośbę drugą. Dla tych, którzy się boją wielką, wychodzić ze swoich ogromną, domów, czy wsiadać do metra, czy do pociągu, mam prośbę o szacunek wzajemny. Czy dojadą do celu swojej podróży? Mam prośbę przede wszystkim Ojciec o szacunek dla ich pamięci. Razem z młodymi. A przecież byli wśród nich różni. Tak jak powiedziałem, i żołnierze, i wielcy inteligenci, i wielcy politycy, młodych, i naukowcy, aby stanęli przy krzyżu, aby stanęli przy ikonie i adwokaci, Matki Bożej, przy Maryi, i działacze społeczni, po drogach i historycy, poprzez Triduum Paschalne, różni, poprzez i o prawicowych, i o lewicowych poglądach, aż do i konserwatywni, i bardziej liberalni, różni, aż do tego momentu, kiedy ona również zobaczyła pustynię i usłyszała radosne i wszędzie, gdzie spojrzycie na grób, Ojciec Święty Jan Paweł II, który inicjował Światowe Dni Młodzieży po to, aby pokazać, jak wielka jest siła jedności, wielka jest siła wspólnoty
różnych miejscach Rzeczypospolitej. Idą razem z Chrystusem. I każdy idą z nich za Chrystusem i za Jego Matką. Zasługuje na jednakowy szacunek. Palmy, i na jednakowy szacunek zasługują ci, którzy przy nim się gromadzą. Jak wielka jest siła po to, żeby oddać moc tej wspólnoty, żeby która woła Hosanna synowi żeby Dawidowemu, błogosławiony, żeby się pomodlić, idzie w imię Pańskie. W zależności od tego, pokój Tobie Polsko, ojczyzno moja, dzisiaj ale przecież nikt nie przychodzi na grób, żeby urządzać. W poniedziałek Wielkiego Tygodnia to człowiek przychodzi na grób po to, żeby się potwierdzić nad tym grobem pojścia za Chrystusem. Razem z młodymi, razem tak z świętym Pawłem II, tak razem z tymi, ja, którzy proszą jako prezydent Rzeczypospolitej apeluję i błagam was o ten szacunek. Tragiczną, dramatyczną śmierć swoich bliskich w zamachach. Bo przez brak szacunku wzajemnego łamiecie szacunek dla nich. Chrystus, który wchodzi do Jerozolimy, Chrystus, który wchodzi do świątyń naszych miast, na nasze place, razem z palmami, i oto was zwyczajnie razem proszę z gałązkami oliwnymi, jest Panem i Księciem Pokoju. Jego są takie momenty, jest oparty na miłości, na przebaczeniu, których po prostu lepiej. Jego pokój wzywa młodych ludzi całego świata i naszej ojczyzny do tego, aby odważnie szli, aby nigdy nie wycofywali się. Wysłuchaliśmy pokój Tobie Polsko, ojczyzno moja. Był to felieton z cyklu Myśląc Ojczyzna przygotowany przez księdza profesora Jana Machniaka. Taka już jestem i taki jest mój dzień. Kandydacja na forum rewitalizującą z ekstraktem kawioru. Skoncentrowana formuła sferu działa... Zamyślenia wielkopostne prowadzi ksiądz biskup Józef Zawitkowski. Nie tłusta i szybko się wkłania. Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus. Maria zawsze dziewica, kochani moi. Już wielki poniedziałek. Cmentarze są miejscem ciszy. Miejscem refleksji, spokoju, modlitwy. Piramidy przypominają potęgę faraonów. Są tajemnicze dla pamięci pokoleń. Grupa na Jezusa w kuchni w skale. Daj Bóg do wchodziło się tak, jak się wchodzi tam w pomieszczenia. Nasz Pan nie miał nawet własnego kroku. Dobry Józef z Arymatei urzucił Jezusowi świeżo wykutego w skale grobowca. Policji już użyli donieśli świadomi. Ten oszust mówił, że gdy go zabiją, poprzednich zmartwychwstanie. Więc Piłat kazał zatoczyć kamień, zapieczętować grób i postawić strażę. Tak też się stało. Ale wróćmy jeszcze na nasze cmentarze. Działa pierwszych chrześcijan, męczenników, mieszkających w Śmiechowalu w katakumbach. A katakumby to podziemne cmentarze w ścianach po wulkanicznej lawy. W Gudnicy chowano tam chrześcijan. Tam przychodzili żydzi chrześcijanie, aby nocą się modlić. Tam Piotr głosił kazaniem. Królowie, możli tego świata mają w katedrach, w kościołach bogate grobowce. Często są to dzieła sztuki. Groby chrześcijan były w kościołach. Stąd teren wokół kościoła do dziś nazywa się cmentarzem. Znów możli mają na cmentarza kaplice grobowce bogate na grobki epitafia. Dlaczego ludzie stawiają kamienne na grobki? Bo gdy ludzie zapomną, kamienie wołać będą. Krzyż przypomni, że tu leży człowiek wierzący. Napis na grobie przypomnij imię, a kamienie wołać będą. Proszę, uzdrowaś Mario, Jezu, ufam Tobie. Stąd zmartwychwstaniemy. Tylko jeden grób będzie zawsze pusty. Zamyślenia wielkopostne poprowadził ksiądz biskup Józef Zawitkowski.
Odmówić z komórką. Dożynij to za darmo. Na zegarach 12.30 zapraszamy do wspólnej modlitwy różańcowej, rozważając tajemnicę chwalebne Różańca Świętego. Chcemy polecać Panu Bogu przedstawieństwo Najświętszej Maryi Panny następującej intencji. Modlimy się za naszą ojczyznę, prosząc o jedność, o pokój, o zgodę. Polecamy wszystkich chorych, cierpiących. Modlimy się w intencji za Jana Króla. Jego mamy, Pani Józefy, uzdrowienie z choroby dla Pani Michaliny, mamy ojca Janusza Terka. O łaskę uzdrowienia dla Pana Szczepana Poborowskiego z Ustrzyk Dolnych. O zdrowie dla Pani Zofii Bartosiak. Słucham przeciwnie, Panie, w przypadku tego cyrka. Imię do tego brzech wdowie. O powrót do zdrowia siostry Rafaeli z Krakowa, Łagiewnik. Polecamy wszystkich chorych, cierpiących z rodziny Radia Maria. Polecamy również miłosierdziu Bożemu naszych bliskich zmarłych. Świętej pamięci Henryka Jesela, tata ojca Mirosława Jesela, redemptorysty. Pogrzeb będzie miał miejsce we wtorek 11 kwietnia o godzinie 11 w kościele parafialnym pod wezwaniem Bożego Narodzenia w Rudzie Śląskiej Halębie. Polecamy również zmarłą Danutę Giers. Do tej intencji dołączam również wszystkie intencje modlących się wraz z nami. Aparatem 8 megapikseli za jedyne 475 zł. Szukaj również nowych okazji w nowej gazetce. Media Markt. Rozpoczynamy naszą modlitwę. Tu w studiu z nami modlić się będzie Cecylia, studentka trzeciego roku w Szkole Kultury Społecznej Medialnej w Toruniu. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się poczuł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, męczon pod Pontyuszem Piłatem, ukrzyżowany, umarł i był krzyżowany. Ale to nie za dużo tych regla? Dlaczego od nas martwi? Tak, dziadują tak samo jak w Luterskiej. Siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święta mała pieniędzy, świętych obcowania, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Módlmy się o wiarę, nadzieję i miłość. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu. I jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Wieńca pierwsza. Zmartwychwstanie Pana Jezusa. Święty Jan Apostoł tak opisał pogrzeb Jezusa. A w miejscu, gdzie go ukrzyżowano, był ogród. W ogrodzie zaś sienowy grób. Tam to więc złożono Jezusa. Poranek zmartwychwstania przemienia w nowy ogród całą ziemię, po której wśród ludzkich krzyży i grobów Donalda Tuska po katastrofie. Przechadza się zwiastujący nadzieję. Chodzi po pierwsze o oddanie śledztwa pod kontrolę Rosjan, a po drugie o podzielenie społeczeństwa. Czy panowie podzielają tą krytykę i właśnie te dwa takie dosyć zasadnicze zarzuty? Może zacznę od Pawełskiego. Czyli królestwo społeczeństwa,
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Droga i Maryjo, pełna Pan z Tobą, błogosławiona na Ziemi niewiastami i błogosławiony owoc Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Droga i Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona na Ziemi niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Droga i Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona na Ziemi niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Droga i Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona na Ziemi niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Droga i Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona na Ziemi niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Droga i Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona na Ziemi między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Nie zgodzimy się z tymi dwoma tezami, profesor Staniewski, co do tej pierwszej myśli, iż faktycznie można tą delikę formy obywatelskiej zarzucać wiele w związku z tym, w jaki sposób radzić sobie z katastrofą smoleńską. Bez wątpienia takie fakty, iż na przykład osoby, zwłoki osób, które przyjechały z Rosji do Polski, zostały pomylone, błędnie zidentyfikowane, jest czymś, co bez wątpienia politycznie bardzo silnie obciąża tamten wątek. To, co do tych dotyczących tego, iż przyjęto tej załączności na chwilę konwencji chicagowskiej, a nie tą umowę z 1994 roku, nie zgodził trzeciego roku, nie zgodziłbym się, gdyż wydaje mi się, i tutaj też wiele ekspertów od prawa międzynarodowego lotniczego wskazywało na to, iż to właśnie konwencja chicagowska dawała szansę na szybsze rozpoczęcie śledztwa, gdyż ta umowa z roku 1993 wymagałaby najpierw, zanim jakiekolwiek czynności śledcze mogłyby zostać podjęte, bardzo szczegółowych negocjacji i pewnie długich i bolesnych co do tego, jaki byłby tak naprawdę zakres uczestnictwa polskiej strony. Jeśli chodzi o ten drugi zawód, z kolei zawód podzielenia społeczeństwa, to nie wydaje mi się, żeby tutaj Platforma Obywatelska była winna. Nie zgodzę się też, że od razu po katastrofie mieliśmy do czynienia z zjednoczeniem i z nastrojem zjednoczenia. Jeżeli spojrzymy na przykład dokumentom, i za wszystkimi, którzy się do ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciół Kościoła Świętego i Polsce Lewitowie. Czy katastrofie Artura Żmijewskiego. To widać tam bardzo wyraźnie od samego początku, że ten tłum, który gromadził się w Krakowskim, to od początku był silnie podzielony. To od początku pojawiały się tam różnego rodzaju fantastyczne spiskowe teorie i że od początku było tam mnóstwo gniewu, resentymentu, oskarżeń i ten podział był na samym początku, że cokolwiek tak naprawdę zdołał tutaj zrobić przez ten obłok, Pan choć niewidzialny, prześwieca nam dalej, pozostając z nami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Resentymentu było po stronie osób, które w jakiś sposób oskarżały rząd, jak rozumiem, tak? Nie tylko rząd, w ogóle całą trzecią RP i rząd, ale gdyby widać było ten gniew i resentyment z początku jeszcze, żeby szukały sobie obiektu, ale one od początku były nie mieli taki nastrój refleksyjnego zjednoczenia, tak jak nie widać tych dokumentów, bo w tym dokumencie, który do tego gniewu odnosi się jako pozytywnie, właśnie w tym dokumencie Ewy Stankiewicz, Jana Kościuszewskiego, wykręconym przez człowieka z mojego środowiska, także proszę Państwa, dziwnie ten facet gada.